Pracujemy teraz na pliku TP4.1, sposoby podsumowania danych. Tu już jest prosta tabela przestawna przygotowana. Mamy wyciągniętych sprzedawców i zrobimy sobie coś nietypowego, czegoś do tej pory nie zrobiliśmy. Mianowicie pole sprzedawcy chcemy przyciągnąć sobie do pola wartości. A możesz zobaczyć, że pole wartości zawiera tylko tekst, więc zwykłego sumowania nie da się zrobić, nie da się sumować tekstu, ale jak przyciągniemy sobie to pole, to widać, że Excel dokonał jakichś obliczeń, wstawił tu liczbę, ponieważ nie mógł sumować, zrobił drugą domyślną rzecz, policzył ile razy sprzedaży dokonał konkretny sprzedawca, czyli po prostu ile razy przykładowo Jan wystąpił w kolumnie B, w kolumnie sprzedawcy. Zrobiony został licznik, takie zostało zrobione podsumowanie, czyli dowiadujesz się teraz, że na polach możesz dokonywać podsumowania na różnych zasadach, na różnych funkcjach, tak? Bo domyślnie dla pól tekstowych, pól dat jest robiony licznik, a dla pól liczbowych jest robiona suma. Czyli jeśli sprzedaż sobie przeciągniemy do obszaru wartości, to jest domyślnie robiona suma. Tak widać, tu jest napisana liczba, tu jest napisana suma. I jeśli chcesz, możesz zmienić sobie to obliczenie. Mianowicie możesz na przykład w polu wartości rozwinąć sobie tutaj opcje i wybrać ustawienia pola wartości. Przejdziesz do takiego okienka, gdzie możesz wybrać funkcję na zasadzie jakiej jest podsumowana dana wartość. Jak widać, standardowe suma, licznik, średnia, mamy tu maksimum, minimum, iloczyn i jeszcze bardziej zaawansowane funkcje. Załóżmy, że zmienimy sobie tutaj na średnią, zatwierdzimy i mamy obliczoną średnią. Tak? Tu się zmieniła nazwa. Ty sam możesz te nazwy zmieniać. Albo bezpośrednio tutaj pisząc konkretną wartość, edytując komórkę, dokonujesz tak prosto zmiany. Albo ewentualnie, jeśli klikniemy sobie prawym przyciskiem na nasze dane, wybierzemy sobie opcję ustawienia pola, tym razem z tego miejsca, to tu też jest nazwa niestandardowa pola. Tak widać, jest średnia i tu możesz sobie zmieniać, czyli na przykład znowu napisać sprzedaży. Zatwierdzamy sobie OK i została wprowadzona zmiana w nazwie pola. Co dodatkowo możesz zrobić? Bo jeśli byśmy przykładowo chcieli znaleźć średnią ze sprzedaży, ale też jeszcze wartość maksymalną ze sprzedaży. Wystarczy, żebyś sprzedaż, pole sprzedaż przeciągnął jeszcze raz do obszaru wartości. Pojawiła się druga kolumna powiązana z polem sprzedaż. Jest ustawiona domyślnie na sumę, a my chcemy sobie zmienić tutaj. Tylko robimy sobie podsumowanie wartości według. Tak, tu mamy te najbardziej popularne. I jest jedna funkcja tu w tym miejscu źle przetłumaczona, bo nazywa się produkt. Ciężko zrozumieć, o co tu chodzi. Ale jeśli sobie weźmiesz więcej opcji i wrócimy do tego okienka, to mamy po minimum jest iloczyn. To po prostu jest liczony iloczyn z wszystkich wartości. Ten produkt to po prostu iloczyn z wszystkich wartości. My sobie ustawimy, że tym razem chcieliśmy maksimum. Też możemy sobie tutaj zmienić max. Zatwierdzamy sobie OK i mamy właśnie podsumowanie na różnych zasadach. Oczywiście warto pamiętać o odpowiednim formatowaniu liczb, żeby dane prezentowały się bardziej czytelnie.